Dobra, całą chatę mamy wyszlifowaną, odpyloną. Podłogi tutaj jeszcze są w takim stanie po całych pracach, ale na górze tu już widać, są wyszlifowane, zostaną też zagruntowane. Ten cały ciąg od góry na sam dół mam ogarnięty, tak więc mogę gruntować. W międzyczasie tutaj będzie podłoga ogarniana. Czyli jak tu skończę, wpadamy tu. Tutaj ostatnie taśmy się kleją. Tu już mamy też podłogę ogarniętą, odkurzoną, wszystko przygotowane i lecimy tutaj z gruntem. Oklejone. Lecimy z tym sufitem. A, no i też ciekawostka taka, że w tym miejscu normalnie mi strzeliła płyta. Możecie to zobaczyć. Nie wiem, czy widać, czy to się rusza, czy nie, ale jest normalnie strzelona płyta. I tak. Tak to może ciach pokażę. O, teraz to widać. Jest tu krycha. Teraz tak, albo, bo tu normalnie była elka, wszystko zrobione jak ma być, stelaż, ruszt przemysłowy, sufit w sensie nie kręcone do przyściennego, wszystko zachowane. I teraz tak, albo gdzieś poszło naprężenie, bo były ostatnio mocne, silne wiatry i poszło gdzieś naprężenie z dachu, no i po prostu tu strzeliło. Albo od góry płyta była gdzieś drapnięta w tym miejscu i strzeliło. No i to są dwie opcje, bo innych opcji to w ogóle no, nie przychodzi mi do głowy. Dziwna sytuacja, nigdzie indziej nie pękło, tylko strzeliło tu. Tak więc po gruncie tutaj będę musiał wkleić papier i to ogarnąć. Dobra. A, no i klasyka gatunku. Zapomniałem oczywiście pistoletu liniowego z przedłużkami, przedłużki, czegokolwiek i będę musiał wszystko lecieć zwykłym pistoletem. A na dole mam sufit wysoko, tu mam klatkę, no klasyka, no. Jakoś to trzeba będzie ogarnąć. Dobra, lecimy. Powysychało, poprawka zrobiona, wklejony papier, wyszlifowane elegancko. Tak to mamy wszystko przygotowane teraz pod natrysk primera, czyli tu już sobie wstępnie akrylem machnąłem w te szczeliny. Wiadomo, to jeszcze prawdopodobnie tam może pęknąć, to się poprawi po gruncie. Tutaj oklejone elegancko dookoła, czy dookoła, jak to się tak mówi. Pyk, pyk, pyk. Tutaj kolejne okno, ta sama sytuacja. Tak, tutaj już sobie wcześniej, znaczy wczoraj primerem siedliśmy tutaj, na dole też dwa pomieszczenia. No, musimy zrobić to etapami z tego względu, że tutaj by była duża wilgotność. Ciężko by się manewrowało wężem, agregatem.
Dzisiaj prawdopodobnie, no już jest wpół do trzeciej, to dzisiaj pewnie jeszcze tylko prysnę to duże pomieszczenie i może się uda tą całą klatkę na dół. Zobaczymy jak z czasem. No ale to będzie już dzisiaj drugi dzień pryskania primera, no to w poniedziałek. Bo dzisiaj w piątek, to w poniedziałek będzie trzeci dzień. Chyba że w sobotę wpadnę i psiknę tam ten, żeby na poniedziałek było gotowe na malowanie. Zobaczymy. Dobra. No nic. Odpalamy agregat i lecę z primerem tutaj. Dobra, tutaj już jesteśmy na finiszu powoli. Tu mamy wszystko pomalowane. Za czym będziemy to za chwilę odbezpieczać. Tutaj też pomalowane, tu zabezpieczone. Tutaj, a też. No wszędzie, wszędzie mamy, ale zostało nam jeszcze tam na górze, tu góra też, git, no i zostało nam to największe pomieszczenie. To tu, wiadomo, tak jak we wcześniejszych urywkach pokażę, jak maluję sufit, no i ten skos, żeby coś się działo. A później jak już tu będzie wszystko posprzątane, poczyszczone, to wlecą przebitki. Tak to się fachowo mówi w języku youtuberskim. Przebitki z ujęciami, jak to wszystko wygląda. Dobra, no to nic. Lecimy. Dobra, wszystko mamy pomalowane. No, niestety, no, pogoda jak pogoda jest na polu, tak więc no, będzie, nie będzie tutaj fajnie widać tego wszystkiego. No ale przejdę, pokażę jak to wygląda w tym świetle, a później wrzucę przebitki jak gdzie nie gdzie wygląda pod lampę. Dobra, tu mamy zakończony etap na dole. Klatka. Pokój jeden. Łazienka z wnęką na leda. Tutaj kominek z dylatacją. Tutaj kolejny sufit. Dwa razy podwieszony. Najpierw tu, potem tu. Tu będą LEDy, a tu będzie 6 lamp.
tutaj dookoła LED. Tu pokój. Tutaj jest normalnie sufit tynkowany. Idzie na górę. Lico z sufitem, bez opaski. No dla mnie te opaski wyglądają śmiesznie, a tak jest ładnie, stylowo, elegancko. Dobra. Tu pokój. Tutaj jest ściana tynkowana, jak pamiętacie, a tu była dostawiana okładzina i to jest normalnie taśmą z murem połączone. Nic tu nie pęka. Nic tu nie widać. Żadnego przejścia. Jest git. Tutaj łazienka. Są dziurki przygotowane, trzeba tylko otwornicą sobie wywiercić. Tam są te puszki na oświetlenie. Dobra. Tu mamy to pomieszczenie na górze z tymi zabudowami, z tym podwieszonym sufitem drugim. Tutaj jest jeden podwieszony, tu jest drugi, ale przęsłowy zrobiony. Tutaj było to pęknięcie i je poprawiłem, ale no jak się poświeci, to jednak cały czas widzicie, coś się tam dzieje. No, bez światła tego nie widać, nie będzie widać. Nie wiem. Tutaj No i tutaj też jest sytuacja taka, że tu jest normalnie szpaleta tynkowana i dojechana do czoła płyta. I to zazbrojone taśmą, tak jak w tamtym pokoju. Tutaj wiedziałem, że to może pękać, bo jednak sufit sobie pracuje. To nie, no tu na bank byłem przekonany, że to pęknie. Tu nie ma nic. Ale tu już widzimy rysę do tego momentu. I to inwestor mówił, że on to bierze na klatę, że on sobie tu da firankę i gity, bo nie chciał tu żadnej dylatacji mieć, ani po prostu tą płytą wjechać tam dalej i zmniejszyć światło nad skrzydłem drzwiowym, żeby tam było mniej. No nie, na górze. No i tak zrobiliśmy, tak wyszło tutaj też. Tutaj z tej strony jest git. Nic się nie dzieje. A z tej już go bierze konkretnie. Coś tu już szarpie. No. Tu mamy tą zabudowę, co z filmów jest, wszystko git. Tu na tej całej ścianie flizelina poszła. No i tyle. No, pogoda jest niesprzyjająca niestety. Na takie nagrywki. Nic tu nie widać, no ale no to co. Ma być widać do takiego światła, jakie jest. Dobra, no to tutaj kończymy. Trochę roboty tu było. No to tyle. Dobra. Wlatują przebitki.
Dzięki za oglądanie. Na razie.